No i mamy Las Łagiewnicki, niedziela piękna. Pan Michał nadaje tempo. Suchutko w lesie w końcu. I lecimy sobie do Kościelnej Góry. To taka najciekawsza część wyścigu niepodległości, gdzie jest najwięcej kibiców, oklasków i śmiechu. No i jeszcze raz Kościelna Góra, 244 metry. Pan Michał, jego pomarańczowy nowy Fox i jest ogień. Podobało. No i widać tutaj skocznię starą. A pan Michał mówi, że nogę musi rozgrzać. Pojedziemy jeszcze raz. Kamera, akcja, żółty szlak i zjazd do mostka. Rozpędziłeś się? No i mamy niebieski singielek. I dalej. No. Kończymy podjazd na niebieskim i będzie z górki. Uciekamy z takiej dźwiękowej drogi w las. Kierunek Szpacza Góra. Zjeżdżamy z niebieskiego i mamy Szpaczą Górę. Całe jako załość. O, nowa tabliczka na Kościelnej Górze. Góra Tadeusza Kościuszki. Ciekawe, ciekawe. Zawsze była Szpacza. Nawet na mapach. A ktoś se nazwał Kościuszki. Tu zawsze mam obiekcję, czy się zmieszczę. No.
siły cisną. Amor się buja ładnie. I lecimy, drugi zjazd. Ten nasz ulubiony trawersik. No i mamy teraz trzy korony, że tak powiem, kamienna, grzybowa i gubałówka. Mówią na nią też Babia Góra, ale u nas została Gubałówka. Uwaga, będzie zjazd. Wyszło słoneczko, jest fajnie. Takie ładne parowe. Michał chyba dzisiaj chce 500 metrów przewyższenia zrobić. Na razie mamy 426. Dużo nam nie zostało. Taki singielek wzdłuż skrzydlatej. Tak na zakończenie, grobla na Kasztelańskiej, 495 metrów, dociągniemy więc do 500, 30 prawie 6 km, czyli będzie też prawie 40. I jak to mówią, czuć wiosnę w lesie. I oby tak zostało. Fajnie, sucho. Można jeździć. Nie trzeba się prać codziennie. No i kończymy jazdę po lesie. Kasztelańska. Pory. Do następnego. Wszystko zgodnie z czasem. To dzięki. No, na razie, do następnego. No, zobaczymy to. Tak jest. No. Zobaczymy się. Na razie, hej.